panowie ogrodnicy przyjechali. Ja zatrudniam takiego pana emeryta, Cypryjczyka, i on zawsze przyjeżdża z takimi chłopakami, studentami, którzy sobie po prostu dorywczo pracują. A tutaj widzicie mój ogród z zewnątrz. Jest bardzo, bardzo taki rozbujały. Także robimy metamorfozę ogródka. Także ja wstałam o godzinie 8 rano tutaj przyjechać. Panowie ogrodnicy tutaj już czynnie pracują. Zaraz zobaczycie, jaka będzie piękna metamorfoza. I tutaj będzie wszystkie te zeschłe liście usunięte. Będzie piękny ogród. Pan Andreas jest Cypryjczykiem. On wiele lat już tutaj właśnie zajmuje się tym ogrodem. Dwa razy do roku przyjeżdża właśnie z pracownikiem tutaj swoim i zawsze tutaj mi pomaga w tym ogrodzie, bo jednak nie dałabym sobie rady. Znaczy oczywiście samemu też można zrobić to wszystko, poucinać. Widzicie? To są kwiaty paradisu, czyli rajski ptak, tak? I słuchajcie, i tutaj, żeby teraz wejść na to, trzeba drabinę. Oczywiście ja drabinę mam. O taką drewnianą, ale samemu dziewczyna będzie wchodzić i robić to wszystko, obcinać, to jest bez sensu. A te kwiaty zasadziłam 10 lat temu i naprawdę zasadziłam je, one miały pół metra niecałe, więc to wszystko pięknie wyrosło. Ja je podlewałam cały czas i tutaj naprawdę będzie wszystko ucięte i te rajskie ptaki, rajskie kwiaty będą pięknie wszystkie. O, widzicie? Tam jest piękny rajski kwiat. One będą ucięte i będą fajnie wyglądały. Thank you.